7 października 2018 roku. Jest niedziela. Wczoraj Widzew grał na wyjeździe z Radomiakiem Radom. 1910 to ta sama data założenia obu klubów. Oba kluby mają ten sam cel, czyli awans do pierwszej ligi. I na tym podobieństwa się kończą. Co najlepiej pokazał wczorajszy mecz? Mecz reklamowany jako pojedynek najlepszej domowej ofensywy oraz najlepszej obrony na wyjazdach. Widzew przystępował do meczu w glorii 8 meczów bez porażki, z czego 4 to kolejne wygrane. Natomiast Radomiak w 6 domowych meczach bez porażki odniósł 5 zwycięstw oraz 1 remis. Bilans strzelonych bramek to 19-1. Zapowiadało się wielkie meczycho. O tym dzisiaj porozmawiam z moim gościem. Siema, Karpiu z tej strony. Cześć Karpiu, to co, zaczynamy. Jademy. Karpiu, ostatni mój wyjazd na Radomiak to 2-3 w pierwszej lidze za trenera Majewskiego. Wtedy z przodu strzelał Grzelak. No, nie będę ukrywał, że było to dosyć ciekawe widowisko kilka lat temu. A jak oceniasz wczorajszy występ? Bardzo mądre spotkanie. Tak jak wczoraj napisałem na Twitterze, to nie było może jakieś bardzo dobre spotkanie, ale przede wszystkim bardzo mądre. Wypunktowaliśmy Radomiak też, nie licząc naszych błędów indywidualnych, nie stworzyli sobie jakichś większych sytuacji, bo jeżeli ktoś tam, jeżeli Radomiak tworzył zagrożenie, no to po naszych błędach indywidualnych Sylwestrzaka czy też Zielenieckiego. Moim zdaniem to był chyba nasz najlepszy mecz na wyjeździe w tym sezonie, co też nie było jakimś dużym wyzwaniem, bo nasza gra na wyjeździe zazwyczaj wyglądała dosyć słabo, a ewentualnie przeciętnie. Także szapoba dla chłopaków. No dobrze, przychylę się do Twojej wersji wydarzeń. Zanim porozmawiamy o kolejnych formacjach, zaczynę od kawałka muzycznego. Karpiu. Stop the Rock, czyli zatrzymać skałę, chociaż tak naprawdę w muzyce chodziło o coś zupełnie innego. Nie wiem, czy zgodzi się ze mną, ale defensywa Widzewa stanowiła dla mnie osobiście monolit. Mieliśmy Sylwestrzaka, Zielenieckiego, Kozłowskiego, Marcela Pięczka. Wspomniałeś o pomyłce Sylwestrzaka. Jedna rzeczywiście mogła się zakończyć w różny sposób, ale tak naprawdę w moim odczuciu widzewska obrona prezentowała się jak Pitbull w teledysku Apollo 440, czyli silna, cały czas biegała, a kiedy nie mogła dobiec, to po prostu gryzła jak Sylwestrzak, łapiący żółtą kartkę. Bardzo dużo fizyczności, bardzo dużo atletyzmu. Natomiast moim zdaniem zagrali świetny mecz. Byli oczywiście wspierani przez skrzydłowych, no ale tak grającego monolitu dawno nie widziałem. A ja się zgodzę, ale przekornie powiem, że do 83 minuty to był monolit. Później tam się pojawiły jakieś niepotrzebne nerwowe zachowania, niepotrzebne wybicia. Chociaż faktycznie, bo ciężko zganić Zielenieckiego do 83 minuty. Później tam się zaczęły jakieś wybicia, czy też niecelne podania w środek pola. Ja bym przede wszystkim wyróżnił Marcela Pięczka, który moim zdaniem zrobił najważniejszą rzecz w tym meczu, czyli wyłączył z gry po swojej stronie Leandro, który teoretycznie był najgroźniejszym zawodnikiem w Radomiaku, a jedyne zagrożenie, jakie tworzył, to dopiero gdy schodził piłką do środka, bo po prostu na tym skrzydle nie mógł sobie z Marcelem poradzić. Także moim zdaniem Marcel wykonał tytaniczną pracę, bo grał przeciwko bardzo dobremu piłkarzowi, a mimo swojego młodego wieku no, zagrał bezbłędnie. Tutaj zgodzę się z Tobą teraz całkowicie, gdzie się klepiemy się bardzo mocno po plecach. Przede wszystkim rzeczywiście, ja nawet wyliczyłem, że gdzieś to była 75. minuta, gdzie te defensywne pęki zaczynały pękać. Wtedy złapaliśmy na sam koniec trzy kartki. To był Gibas, Świderski oraz Sylwestrzak, ale Sylwestrzak moim zdaniem świetnie się zachował. Piłka przeszła, zawodnik nie przeszedł. Jeżeli chodzi o Marcela Pięczka, no to
Po raz kolejny też zgodzę się z tobą o sposób, jaki wyłączył Leandro. 17 lat, jeżeli się nie mylę, to jest chyba jego 11 mecz w Widzewie, z czego 8 w podstawowej 11. No, naprawdę miło się ogląda tego młodego chłopaka. Dostał powołanie teraz do drużyny U chyba 19. Myślę, że znawcy Calcio no, znaleźliby tutaj coś dla siebie, a jeżeli nie znawcy Calcio, to na pewno znawcy niższych lig angielskich, gdzie no, jest dosyć sporo fizyczności i dużo piłkarskiego drwalstwa, nie wiem, czy tak można powiedzieć. Czyli sędzia też pozwala na taką dosyć fizyczną grę. Co prawda sędzia mylił się w obie strony, tak naprawdę sędzia Lizak bodajże nazwisko, ale on pozwalał bardzo na, to, na fizyczną grę. Często tam gra ciało w ciało była puszczana, także też brawo dla sędziego, że mimo pomyłek, mimo wszystko ten próg gry agresywnej ustawił na dosyć wysokim poziomie, tak? Że nie dopuścił do brutalnych fauli, czyli raczej karał je, ale pozwolił po prostu na męską fizyczną grę. Także to też mi się podobało, że nie było takiego aptekarskiego podejścia sędziego. Defensywa defensywą, ale myślę, że całkiem nieźle kierował nią i Zieleniecki oraz jego partner z tyłu, czyli Wolański. A jak oceniłbyś występ Patryka? Man of the match. Serio, mi się wydaje, że Patrykowi był potrzebny taki mecz jak z Pogonią Siedlce, czyli uratowanie punktów. Mam wrażenie, że ten karny, obroniony karny na wyjeździe w Siedlcach wyzwolił w nim taką pewność szyby, której czasami brakowało i wczoraj Patryk był bardzo tak naprawdę bezbłędny, tak? To jeden strzał po rykoszecie obronił, ten strzał po rykoszecie to był tak naprawdę no, interwencja klasy światowej, gdzie tam się wybił jak struna i praktycznie z linii bramkowej wyciągnął tą piłkę. Ale przy wszystkich dośrodkowaniach, czy też jakichś mocniejszych piłkach zagranych, no to był jak tur. On wychodził po tą piłkę i po prostu wiedział, co chce zrobić. Także Patryk ewoluował nam w ciągu dwóch kolejek tak naprawdę. Z bramkarza, który czasami jest niepewny, do oazy spokoju. Ja przychylę się dzisiaj po raz kolejny do Twojej wypowiedzi. Tak wymyśliłem sobie, może błędnie, że tak naprawdę Patryk Wolański utrzymał nas w grze, bo jego interwencja o mały włos, która zakończyłaby się przelobowaniem naszego bramkarza, w moim odczuciu utrzymała Widzew w grze i nie pozwoliła na zmianę mentalności, nie pozwoliła na zmianę koncepcji taktycznej Widzew, dzięki temu, że Widzew i Patryk nie stracili tej bramki, mógł grać konsekwentnie to, co sobie założyli przed meczem. Bardzo podobało mi się, że Patryk cały czas utrzymywał naszych defensorów w mentalnym napięciu, że wymuszał na nich dobre decyzje, dyrygował nimi. Byłbym prawie zgodny z tym, że to jest man of the match, natomiast ja bym ten tytuł przekazał jednak Kazikowi, który wrócił w moim odczuciu w bardzo dobrym stylu po dwutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją i sposób, jaki się zaprezentował, no to pokłony. Narody wszystkie robią właśnie w tym momencie, chociaż ja rozumiem, że grał niecały mecz, no ale jak schodził, to oddychał rękawami, co zresztą było widać. Kazik ogólnie całą tą rundę ma bardzo dobrą, nie licząc, nie wiem, 10 minut na wyjeździe w Rybniku. Ale co mi się podobało, chwilę przed zejściem Kazimierowicz nagle się znalazł pod polem karnym, w naszym polu karnym i zażegnał dosyć gorącą okazję, którą miał Radomiak, że Kazimierowicz bardzo tytaniczną pracę wykonał w defensywie i to był człowiek, który pokazał, chyba pokazał Pauliusowi, że w tej formie, w której jest Kazimierowicz, to Paulius będzie troszkę się przyspawał do tej ławki rezerwowych, bo tak jak lubię Pauliusa za to, jakim jest piłkarzem, za to, że piłka może przejść, ale zawodnik niekoniecznie, tak Kazimierowicz nie pozwala przejść ani piłce, ani zawodnikowi. On to robi czysto, jest wszędzie tam, a to, że nie jest widoczny, to dlatego, że on robi często czarną robotę, tak? No ale jeżeli defensywny pomocnik nie jest widoczny, to jest dobrze, a tutaj się Kazik naprawdę im plus pokazywał, także Kazimierowicz gra swoje, może tak. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale ja nigdy nie widziałem
Kazika z taką dynamiką, z takim czytaniem gry, z takim przeglądem pola. Tutaj akurat muszę teraz też nawiązać do innego zawodnika, którego pominęliśmy w opisie obrony, Kozłowski. Obydwaj świetnie wyprzedzali akcję Radomiaka, umiejętnie czytali grę. Po prostu świetnie się oglądało. Chłopaki mają niesamowite przyspieszenie. Ja naprawdę nie wiem, co tam się dzieje na tych treningach. Przynajmniej ja mówię za siebie, jestem bardzo daleko, ale to się naprawdę świetnie oglądało. Super dynamika. Wow. Ale ja rozumiem, że za to wszystko Kazimierowicz musiał zapłacić, schodząc wcześniej, no bo jego organizm w którymś momencie powiedział basta. Zwłaszcza, że Kazimierowicz wraca po kontuzji, także też byłem zdziwiony, że tak długo Maciek był na boisku. A jeżeli chodzi o Cinka, mi się przede wszystkim podobała jedna rzecz, że mam nadzieję, że to już jest na stałe, a nie jednorazowy wybryk, ale to, że przestał kryć się na radar, że pozwalał zawodnikom dośrodkowywać z dosyć niebezpiecznych stref, tylko zawsze jest blisko ich i prowokuje ich do gry na jeden, a odniosłem wrażenie, że większość tych pojedynków, gdy piłkarze Radomiaka by starali się kiwać z Kozłowskim, no to większość Cinek wygrywał po prostu. Także no, to był duży mankament ogólnie u Cinka, to, że on tak dosyć na radar, na alibi krył i zawsze szły jakieś niebezpieczne wrzutki z bocznej strefy boiska. I także miałem wrażenie, że się Cinek tego nie pozbędzie. Karpiu. Przechodzimy tak trochę, skaczemy z tej pomocy do obrony, ale wróćmy jeszcze do pomocy, czyli do formacji. Ja wyróżniłem Kazika. Napisałeś na Twitterze, że według ciebie Christo, no właśnie, czy powinien odpocząć, czy to jest taki najsłabsze ogniwo na chwilę obecną naszej pomocy, mimo tego, że strzelił bramkę. Czy ona była ładna? Moim zdaniem to był szczurek, taki ani nie leciała silnie, ani nie leciała szybko. No nie wiem, co mam powiedzieć na temat tej bramki. Na szczęście jest 3 punkty, super fajnie, ale patrząc na grę, widziałem bardzo dużo wolnego pola w środku. Miałem czasami wrażenie, że Christo nie nadążał za akcją i nie wracał, nie wspomagał obrońców. Czy bardzo często dochodziło do olbrzymiej luki w środku. No i później gdzieś ta piłka albo była rozgrywana do skrzydła, albo Radomiak miał możliwość oddania strzału naprzeciwko bramki, co mogło się skończyć w różny sposób. Albo znikąd wyrastał Kazimierowicz, który odbierał piłkę. No, na przykład. Tak, wiesz co, nie, ja wczoraj napisałem, że gdybyśmy chcieli ściągnąć rozgrywającego, to i gdybyśmy chcieli cały czas grać 4-4-2, to aktualnie niestety Christo, jeżeli chodzi o grę w defensywie, jest dużo słabszy niż Kazimierowicz. I będę się przy tym upierał, że tak jak lubię Dario, bo ciężko go nie lubić, bo z jednej strony strzela bardzo ważne bramki, tak? Bo to albo są bramki na 1-0, czyli otwierające spotkanie, tak? Ewentualnie już kompletnie zwycięskie, takie jak wczoraj. Tak, z drugiej strony mam wrażenie, że no, troszkę odstaje, jeżeli chodzi o samo rozegranie gry, tak? Stara się rozgrywać, kreować tą grę, ale zawsze czegoś brakuje. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś niechlujstwa, czy po prostu nogi gdzieś tam nie nadążają za mózgiem, ale widzę pewien dysonans, jeżeli chodzi o tych dwóch piłkarzy. I jakbyśmy faktycznie chcieli ściągnąć rozgrywającego, to nie wiem, przykład, ściągamy Kokę. Ktoś stwierdził, że kupujemy Kokę, mamy dużo pieniędzy, albo i nie no kogokolwiek, tak? To w tym momencie Kazimierowicz jest nie do ruszenia. On jest piłkarzem, gdzie jeżeli wyjmiemy Kazimierowicza z środka pola, to mamy jeszcze większą dziurę w środku placu. No, na to sobie nie możemy pozwolić. Chyba, że najlepszym Pozwolę się rozwiązaniem. zgodzić po raz kolejny, że wydaje mi się, że jeżeli by się wyciągnęło Kazimierowicza z tej układanki, to po prostu wszystko się posypie. A ja bym dodał, że nie wiem, jeżeli byśmy chcieli ściągnąć rozgrywającego, to moim zdaniem powinniśmy przejść do taktyki, do których mamy idealnie dobranych ludzi, czyli do 4-5-1, czyli Christo i Kazimierowicz, którzy w środku pola tyrają po prostu na resztę kolegów, rozgrywający, który jest wyłączony z zadań defensywnych, no i mamy szybkie skrzydła, mamy Christo, który potrafi się podłączyć wtedy jeszcze ewentualnie i mamy napastnika. I gramy frankowym 4-5-1, tylko z lepszymi piłkarzami. To jest duża różnica. Natomiast, żeby oddać cesarzowi to, co cesarskie, bardzo podobało mi się u Christo na początku drugiej połowy,
minął chyba trzech zawodników, zszedł do lewego skrzydła, podał technicznym, pięknym podaniem do Michaliowicza, ale niestety ten był na spalonym. Natomiast pokazała techniczny kunszt i no, ja w środku moje małe piłkarskie dziecko biło po prostu brawo, chociaż akcja nie zakończyła się bramką albo w ogóle strzałem na bramkę. Rozmawialiśmy o Kazimierowiczu, mówiliśmy, znaczy chciałem po raz kolejny powtórzyć, że jestem pod dużym wrażeniem jego szybkości, ambicji. Bardzo podobał mi się jego upór, walka, przegląd pola, to powtórzę się, natomiast myślę, że podobne cechy można przypisać Michalskiemu. Michalski bardzo mądrze wspomagał swoich kolegów w obronie, no ale też widziałem, że tam z Gutowskim, no to ślizg gonił ślizg, szczególnie kiedy byli zmuszeni wspomagać swoich obrońców. Bardzo podobały mi się ich przyłączenia do akcji defensywnych, ale też widziałem, że no, stanowili dobre zaplecze ofensywne dla Widzewa. Tak, tylko tutaj chyba to jest jedna z rzeczy, która udała się Radomiakowi, czyli wyłączyli nasze skrzydła kompletnie. Właśnie chyba dlatego, że oni starali się tą grę prowadzić na skrzydłami, to zarówno Michalski, jak i Gutowski musieli bardzo angażować się w grę właśnie w defensywie i później często nie mieli siły, zwłaszcza to było widać po Gutowskim w drugiej połowie, gdzie już się praktycznie nie podłączał w ogóle do akcji ofensywnych i gdzieś tam brakowało go na zamknięciu. Dlatego cieszy mnie to, że piłkarze w miarę szybko dostosowali się do tego, co narzucił przeciwnik, tak? Że nie starali się odpuścić te skrzydła, tylko tyrali w obronie. To też inteligencja piłkarska trochę, taka dostosować się w miarę szybko do tego, co narzucał nam przeciwnik. No, może też mają bardzo dobrego nauczyciela. Wszystko na to wskazuje. Rozmawialiśmy o obrońcach, rozmawialiśmy o bramkarzu, rozmawialiśmy już o pomocnikach. No to na ostatni fragment tej rozmowy o sobotnim meczu. Nasi napastnicy. Zacznę od informacji, którą wyczytałem na naszej stronie oficjalnej. Zawodnik Radomiaka Damian Szuprytowski powiedział: Widzewiacy muszą się liczyć z piłkarzem, który tę ligę przerasta. Chodziło o Leandro. I teraz mam pytanie: jeżeli on przerasta ligę, no to pierwsze wejście do Widzewa i w ogóle do tej ligi Michaliewicza pokazuje to samo. Jak oceniłbyś jego występ? To już, no nie wiem, czy powinniśmy bić na alarm? Nie chcę być jakimś złym prorokiem, no ale tak naprawdę by napastników rozlicza się z bramek, a to już jest jego trzeci mecz bez gola, jeżeli mnie stara pamięć nie myli. Za tydzień może będzie dobra okazja do przełamania się. Nie sądzę, że powinniśmy bić na alarm, zwłaszcza, że tak, Banaszek przede wszystkim był bardzo zaangażowany w wspieranie naszych środkowych pomocników i często to on był tym pierwszym takim jakby ofensywnym pomocnikiem, który robi pressing, tak? A jeżeli chodzi o Michajlowicza, no, chyba najsłabszy mecz widzę do tej pory, a przede wszystkim, nie wiem, nie lubię zawodników, którzy szukają jakoś w dziwny sposób karnych, a to, co zrobił Michajlowicz z tą akcją, no mógł zrobić wszystko, nawet pokusić się o strzał na krótki słupek, no bo bramkarz był Radomiaka, chyba nie był w najwyższej formie, a no, tak szczerze, no, chciałbym poznać jego sposób myślenia w tej akcji, że stwierdził, a wypuszczę piłkę i się rzuca, a nóż widelec, sędzia podbiegnie i gwizdnie. No, tak naprawdę Michajlowicz wtedy powinien dostać żółtą kartkę, i tak mówię szczerze, no bo to było pajacerka tak naprawdę, my się śmiejemy z Neymara, a tak naprawdę to był jeszcze niższy poziom, tak? Taki szkoła teatralna imienia, kurde, nie wiem, może jakiegoś słabego aktora. Jest ich mnóstwo. Może być Szyca, nie wiem. Może być Szyca? No, może być trzecia. Znaczy, nie wczesnego Szyca, tylko tego późnego. Ja nie, natomiast bardzo mi się podobało w tym wszystkim, w tym komentarz naszych prowadzących, że jednak nie przystoi na takie zachowanie. Mogę być w błędzie, ale tak myślę, że Widzew, oprócz tego, że chce wygrywać mecze, to myślę, że chce wygrywać je w sposób najlepszy możliwy, to znaczy w sposób honorowy. Ja rozumiem, że piłka i sport nie zawsze muszą być sportami honorowymi, natomiast rozumiem, że to też był bardzo ciężki mecz. Ale wydaje mi się, że takie zachowanie chyba nie przystoi klubowi, piłkarzom klubu Widzew Łódź.
Tak mi się wydaje, że są pewne granice, których nie należy przekraczać, aczkolwiek teraz zaraz pewnie zostanę zarzucony, że zwycięstwo to zwycięstwo i zwycięstwo się nie sądzi. No ale. Gra aktorska, coś a la film Ciacho. Nie wiem, czy oglądałeś ten bezbekowy film. To zrobił Michajlowicz. Przewrócił się, zapał się, 3 razy się przeturlał. Jeszcze tak jakby był lekko zdziwiony, że sędzia nie wziął gwizdka do ust. No, ale turlał się ładnie, podobało mi się. Tak. Turlał się jak taki dywan, który ja zwijałem na święta. Jak się turlają i zapędowska daje tak 7,5 na 10. No dobrze. Czyli co? Finalny wynik to 1-0 dla Widzewa. Z komentarzy mam odczucie, że 82 minuty, w moim odczuciu to 75. Widzew, jeżeli nie dominował, no to był mądrym zespołem. Gdzieś zabrakło na samym końcu już tej energii, żeby całkowicie kontrolować ten mecz. No ale wiadomo, że w piłce nożnej nie da się kontrolować meczu od pierwszej do 90 minuty. A w momencie, kiedy nie można kontrolować meczu, należy zrobić wszystko, żeby drużyna przeciwna nie zdobyła gola. No i to na szczęście Widzewowi się udało. Okupił to trzema żółtymi, jeszcze jakimiś czerwonymi, żółtymi kartkami. Chciałbym teraz porozmawiać z tobą o pomeczowej radości Widzewiaków. Pomeczowa radość i cieszynki były ogromne. Można było zauważyć ręce i pięści zaciśnięte w geście, przepraszam, zwycięstwa. Ręce poszybowały w górę. Widziałem tam zawodników, którzy podnosili się na barkach. Miałem przez chwilę wrażenie, że Widzewiacy wygrali coś więcej niż tylko prestiżowy mecz drugiej ligi w kontekście awansu do pierwszej ligi. Na początku nie będę ukrywał, że było mi tak trochę niesmak, bo pomyślałem sobie, kurczę, jeżeli wy się cieszycie z takich rzeczy jak wygrana z Radomiakiem, no to jest to jakiś chyba problem. Ale szybko nastąpiła taka refleksja, bo w moim odczuciu, tak jak już powtórzę, Widzew zaprezentował się ambitnie, był skoncentrowany przez 90 minut. Śledząc informacje prasowe, miałem odczucie, że w ciągu tygodnia była bardzo duża koncentracja. Było jednak dosyć spory nacisk trenera na koncentrację właśnie taką mentalną i taktyczną. I ja się nie dziwię, że na samym końcu finalnie Widzewiacy zareagowali tak, jak zareagowali. Ten mecz to w moim odczuciu okupili to bardzo dużą ilością utraconych sił, energii, a tak jak mówię, wypompował ich mentalnie. Tak naprawdę się nie dziwię tej radości, nawet tak lekko się pod nosem uśmiechnąłem, gdy zobaczyłem te obrazki, z racji tego, że po pierwsze to był naprawdę ciężki mecz, także no, tak jak wspomniałeś, nasi piłkarze dali z siebie 110% i to było widać, a po drugie, moim zdaniem to jest troszkę sportowa złość, bo tak się mówi, że piłkarze nie słyszą, nie skupiają się na tym, co się dzieje na trybunach, ale jeżeli przez połowę meczu słyszą, nie wiem, bluzgi na siebie, moim zdaniem to też było widać taką sportową złość, że oni słyszą, że kibice Radomiaka sobie urządzili bluzgotekę na trybunach i zamiast skupić się na dopingu dla własnej drużyny, postanowili gdzieś tam polecić swoje kompleksy względem Widzewa. Także nie dziwię się im, pewnie sam bym gdzieś jakoś tam się mega z tego cieszył, no bo ile można słychać słów na K i tak dalej. Znaczy dużo, no. Okej. Mam teraz takie pytanie, ponieważ niedawno mieliśmy Smudę, niedawno mieliśmy jeszcze Cecherza, były derby z ŁKS-em, tym ŁKS-em, tym najważniejszym, nie ŁKS-em Łomża. Różnie to wyglądało. Bardzo często dochodziło do momentów, kiedy piłkarze nie dawali rady mentalnie rady udźwignąć ciężaru gatunkowego tamtego meczu. Teraz chciałem się ciebie zapytać, czy hasło, które wymyśliłeś, wszyscy won, jest wciąż aktualne, czy jednak mimo wszystko moglibyśmy coś zmienić? Chwilowo ci nie powiem, z racji tego, że to jest jeszcze moim zdaniem za wcześnie. Chwilowo przede wszystkim cieszy to, że piłkarze nie dostają tak często po głowie jak za trenera Cecherza i za trenera Smudy, bo mam wrażenie, że wtedy byli bardziej krytykowani. Mimo, że to sama ta krytyka była może troszkę, nie wiem, jakoś wymuszona, czy ewentualnie jakaś ta złość taka nasza kibicowska gdzieś się wylewała i skupiała na piłkarzach. W tym momencie tego nie ma. Na stadionie nie słychać co chwilę Widzew grać kurwa mać. Także to chyba też z
skutkuje tym, że oni są, widać na boisku ten spokój, tak? Że oni jakoś nie boją się, czy jeżeli źle podają, to czy nie dostaną jakiejś wiązanki bluzgów, tylko od krytyki w tym momencie jest trener, to widać, bo cały czas, nawet po ta ostatnia wypowiedź trenera po meczu z Radomiakiem, nie powiedział, że zagraliśmy super meczu, tylko że były momenty. No i tak trener Łyczkowski cały czas tych chłopaków sprowadza na ziemię. I to jest chyba też taka różnica, że trener Łyczkowski na konferencjach sprowadza ich na ziemię, później w rozmowach indywidualnych i nie ma kajanek przy, że tak powiem, przy całym kolegium piłkarskim, jakby to tak ładnie ująć, tak? Tylko gdzieś tam w zaciszu jest to robione. Może dlatego ci piłkarze też troszkę inaczej wyglądają, bardziej spokojni są. No dobrze, Znaczy, to są moje domniemania, tak? to ja powiem, jakie zauważyłem zmiany mentalne w wypowiedziach. Ja rozumiem, że to są wypowiedzi dla kanału oficjalnego, natomiast oczywiście te wypowiedzi mogą być moderowane, mogą być jedno słowo, może być zastąpione innym słowem. Natomiast to, co mi się podobało w wypowiedzi Michalskiego dla strony oficjalnej tuż po meczu z Siarką, i tutaj, jeżeli się nie pogniewasz, zacytuję. Zostało jeszcze dużo spotkań w tej rundzie, za wcześnie na stwierdzenie, że Widzew jest najmocniejszą drużyną w lidze, ale zrobimy wszystko, by tak było. Mimo dobrego spotkania, wierzymy, że z każdym kolejnym meczem będziemy grać coraz lepiej. Wtóruję mu Sylwestrzak, który również po tym samym meczu, jasne, fajny meczek to był, powiedział: Widzew stać na awans, po to wychodzimy na każde spotkanie, po to gramy. Taki jest nasz cel. Widzewiacy, ja wiem, że wcześniej mówili też, rok temu mówili o awansie, wtedy inaczej to wyglądało. Teraz mówią o awansie. Natomiast widać i w nich i pokorę. Mam wrażenie, że w tych wypowiedziach czuć, że jest duża rezerwa mentalna i duża rezerwa sportowa, a trener Mrożkowski jest idealną osobą do tego, żeby wyciągnąć z tych chłopaków to, co najlepsze. Czyli pełna zgoda. Jeżeli chodzi o te wypowiedzi, to ja mam wrażenie, że nie to, że piłkarze mówią cały czas to samo, tylko mi się wydaje, że to zbytnio nie odstaje. To, co mówili, gdy za trenera Smudę wygrywaliśmy mecz za meczem, a to, co mówią teraz, gdy wygrywamy mecz za meczem za trenera Mleczkowskiego, tam też było dużo pokory, tak? Chyba największą różnicą są same wypowiedzi trenerów, bo z tego, co pamiętam, trener Smuda często skupiał się na grze rywali w trakcie konferencji. No, słynne hasło o piciu krwi już gdzieś tam co chwilę się pojawia znów, a trener Moczkowski przede wszystkim skupia się na swoim zespole. I może to jest klucz do tego, jak się prezentujemy. Ja mam wrażenie, że w ubiegłym sezonie byliśmy mniej roztropni i chyba w tych wypowiedziach było dosyć sporo nierozwagi, natomiast uważam, że teraz gra Widzewiaków, broni Widzewiaków i daje możliwość właśnie stwierdzenia takich faktów. Natomiast chciałbym teraz wrócić do trenera Mroczkowskiego. O nim nie powiedzieliśmy w przekroju tego spotkania. Jak podobało Ci się, jak ustawił drużynę? Bo to, jak ustawił, to jest jedna rzecz, a to, jak drużyna zagrała, to jest druga rzecz. Na przykład dokonał dwóch fajnych zmian. Michaliewicz grał moim zdaniem średnio, nie bał się ściągnąć takiego dosyć dużego nazwiska jak na widzewskie realia, czy realia drugiej ligi. Wiem, że dużo ten zawodnik ma płacone, bo gdyby miał mniej, to nie byłoby sponsora zewnętrznego. Mimo wszystko patrzy na obraz meczu, ściąga zawodnika. No właśnie, oddaję głos. Zmiana Mąki, znaczy przede wszystkim to była bardzo fajna zmiana, bo raz, że trener Wojtkowski pokazał, że nie ma świętych krów, jeżeli grasz słabo lub przeciętnie, no to obojętnie, czy się nazywasz Woleński, Michajlewicz czy Kazimierowicz, no to jestem w stanie ciebie ściągnąć z boiska. Bardzo mi się podoba również to, co trener Wojtkowski robi z Gibasem, że mimo, że Gibasa mówi, że to jest środkowy obrońca, że on się najlepiej czuje na środku, że go cały czas, może troszkę z uporem maniaka, ale stawia go do środka pola, bo moim zdaniem też ten chłopak ma to coś, co mu pozwoli grać na defensywnym pomocniku. Tylko to jest kwestia teraz nabrania owłady, także każde 10-15 minut dla tak młodego chłopaka jest im plus. Jeżeli chodzi o zmiany, które mi się nie podobały, to akurat nie jest kamyczek w ogródek Tymona Roczkowskiego, tylko bardziej w ogródek Daniela Świderskiego, który moim zdaniem, nie licząc pierwszych 3 minut po wejściu na boisku, tak naprawdę chyba nic nie dał Widzewowi. Ta zmiana była taka troszkę bezproduktywna, jak zwykle u Daniela dużo walki, dużo biegania, tylko że no, gdybyśmy chcieli piłkarza, który dużo biega, moglibyśmy podpisać z Boltem, który szukał klubu gdzieś, tak? On pewnie też by trochę dużo biegał i pewnie troszkę szybciej niż Daniel.
No, uważam, że jednak Świderski lepiej prezentuje się piłkarsko niż Bolt. Widziałem jego mecz i lepiej, żeby. Znaczy, ja wiem, że zakończył karierę atlety, ale myślę, że przy lekkoatletyce powinien zostać. No dobra, trener Mrożkowski przed meczem mówił, że ważne jest, żeby regularnie punktować, więc niczym Gini z butelki, bardzo proszę, życzenie stało się rzeczywistością. Wracając jeszcze do trenera Mrożkowskiego. Przed zamknięciem okna transferowego trener Mrożkowski studził nastroje i mówił: nie, awans, być może to jest to już nowy zespół, nowi zawodnicy. Natomiast dostał, myślę, dosyć ciekawe narzędzia w ostatnim dniu okna transferowego. Czy awans jest już coraz bardziej realny? Wygląda na to, że tak. Znaczy, tak, tylko musimy pamiętać o tym, że musimy być do końca skupieni. Nie mówię, wiem, że to bardzo często się mówi, że o, skupienie do końca i tak dalej, tylko powinniśmy brać nauczkę z tego, co robi Radomiak w tej drugiej lidze. Radomiak zawsze ma tą pierwszą rundę bardzo dobrą, jest gdzieś na trzecim miejscu, na drugim miejscu w tabeli, a wiosnę ma tragiczną i dlatego oni jeszcze się kiszą w tej drugiej lidze. Dlatego moim zdaniem powinniśmy do końca być skupieni. W sumie troszkę odciążać, zabierać presję z piłkarzy i też nie mówi, że naszym głównym celem jest wygranie ligi czy też awans, tylko po prostu robić swoje. Jeżeli będziemy wygrywali każdy kolejny mecz, że będziemy wychodzili z założenia, że każdy kolejny mecz to musi być wygrany, to bez górnolotnych haseł i tworzenia presji nie awansujemy, tak? A ja powtórzę się i to, co powiedziałem w naszym przedsezonowym programie, że moim zdaniem Widzew wyjdzie z pierwszego miejsca. Na chwilę obecną wszystko na to wskazuje. Nie chcę być złym prorokiem. Mam nadzieję, że nie zatracimy wszystkich walorów piłkarskich. Dobrze, to tak. Jesteśmy gdzieś nie wiem, no nie w połowie, ale to już 13 kolejek za nami. Chciałbym się ciebie zapytać o taką rzecz. Jak oceniłbyś przez ten pryzmat tych wyników zatrudnienie Mrożkowskiego? Pamiętam, że został zatrudniony przed arcyważnym meczem z Sokołem Ostróda na zakończenie batalii w trzeciej lidze. Pewnie się nie zgodzimy, natomiast moim zdaniem to było zatrudnienie, po pierwsze dlatego, że był wolny, a po drugie dlatego, że Widzew liczył się z tym, że być może nie awansuje do drugiej ligi. Jasne, że jak wszystko, co udałoby się zrobić in plus, liczy się na konto Mroczkowskiego, natomiast nikt by no, nie miał do niego pretensji, gdyby ten awans wtedy nie nastąpił. Na szczęście nastąpił. Natomiast myślę, że Mroczkowski był już przygotowany po to, żeby zrobić delikatną rewolucję kadrową w Widzewie i żeby właśnie wprowadzić Widzew do drugiej ligi, co nastąpiło być może zgodnie z planem, aczkolwiek może troszkę szybciej niż niektórzy planowali. Znaczy nie, no to akurat się z tą zgodzę, bo faktycznie to zatrudnienie trenera Mroczkowskiego było przede wszystkim brane pod uwagę pod kątem następnego sezonu, bo jak nie, czy to będzie awans, czy nie będzie awans, jaka była nasza sytuacja. Wiemy też, jak ten ostatnia kolejka w naszym wykonaniu wyglądała do pewnego okresu tego spotkania, tak? Jakbym ocenił pracę Mroczkowskiego? Przede wszystkim dobrze, ale jeszcze nie popadałbym w hura optymizm, bo trener Mroczkowski też jest człowiekiem, też się myli. Pojawiło się kilka transferów, które tak naprawdę na ten moment, które były pomysłem trenera, nie do końca się sprawdziły. Tutaj chodzi o Sebastiana Kamińskiego. Z drugiej strony też nie będę skreślał, przynajmniej chwilowo Sebastiana, no bo wiemy, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o grę z Sylwestrzaka i Kazika, tak? Także za chwilę się może okazać, że Sebastian Kamiński w przyszłej rundzie zaliczy 14 asy, strzeli, nie wiem, 12 bramek i tutaj każdy będzie musiał pluć, odszczekiwać te słowa, tak? Także trener Wrożkowski in plus, tylko no, tak jak każdy popełnia błędy, tak? Najważniejsze, że tych błędów jest mało mimo wszystko. Okej, okay. No dobra, to ostatnie pytanie, chyba już jeżeli chodzi o naszego trenera. Widzew, w przeciwieństwie, to też takie bardzo subiektywne odczucie, w przeciwieństwie do Widzewa Smudy, prezentuje się jak naprawdę solidny klub piłkarski. Jest pasja, są emocje, jest mnóstwo biegania, są gole, jest wszystko to, co kibice piłkarscy lubią najbardziej. I teraz jest pytanie, czy pociąg pospieszny o nazwie Widzew Łódź pod wodzą maszynisty Mroczkowskiego niezbyt szybko według ciebie zamienia się w piłkarski ekspres? Boję się trochę, że niektórzy piłkarze mogą zmienić
stację i po prostu przesiąść się może do jakiegoś innego pociągu. Ja wiem, że Widzew jest atrakcyjny, jest mnóstwo kibiców, no ale są czasami historie dziwniejsze niż życie. No i na przykład myślę tutaj o Gutowskim, Zielenieckim, Sylwestrzaku, Michalskim, czy nawet o naszym lewym obrońcy, Pięczku. W tym momencie już głowa naszego działu scoutingu i dyrektorów sportowych by już w tym momencie szukali zastępców dla wyżej wymienionych piłkarzy, dla każdego innego, który by dostał propozycję. Gdyby zapytał mnie 3 lata temu, to miałem troszkę inne podejście do piłki, bym ci odpowiedział, że nie biorę tego pod uwagę, że powinniśmy za wszelką cenę trzymać tych piłkarzy. W tym momencie ja się spodziewam, że możliwe, że już pierwszy liga ktoś mocniejszy kupi Gutowskiego za dobre pieniądze i nie będę z tego powodu rozpaczał. No niestety takie rzeczy piłkarza, jeżeli chcesz się rozwijać, musisz iść gdzieś indziej. No, tak jak mówię, no, trener Wojciechowski, cały nasz pion do spraw sportowych musi bardzo ciężko już teraz pracować, by kolejne perełki gdzieś znaleźć. Tak? Nie wiem, jak ty uważasz, bo wiem, że ty chciałeś Gutowskiego. Znaczy, ja nie wiem, po prostu nie wiem, bo z jednej strony tak, no Gutowski niedawno podpisał kontrakt, ja to wszystko rozumiem, tylko zastanawiam się też, bo jest takie ryzyko, no są jednak firmy i w Ekstraklasie, i w pierwszej lidze, które jednak z chęcią by wzięły Widzewiaków. Mówimy w tym momencie o zawodnikach, którzy nauczyli się, w moim odczuciu, nauczyli się grania w Widzewie, czyli już posiadają tą umiejętność grania w dużym klubie, co dla innych klubów mogłoby być bardzo dużą korzyścią. Mówimy tutaj o zawodnikach, którzy potrafią grać z presją bycia liderem, z presją bycia zwycięzcą, przepraszam. Potrafią sprostać presji oczekiwaniom po prostu fanatycznych kibiców Widzewa. I to po prostu dzięki też Proszkowskiemu przekłada się na wyniki. Ja nie wiem, jaka była umowa między Widzewem a Mrożkowskim. Czy Mrożkowski ma tylko za zadanie awansować, czy być może ma też za zadanie awansować i wytransferować dzięki temu jakichś kolejnych zawodników. Moim zdaniem świeża krew jest czymś bardzo fajnym, aczkolwiek z wymienionych zawodników przeze mnie, no tak, Gutowski jest nowym zawodnikiem, więc to jest świeża krew. Mówimy o Zielenieckim, który w tym momencie no już jest trochę Widzew i być może chciałby zmienić klimat. Sylwestrzak, no w tym momencie ja sobie nie wyobrażam obrony bez tego wspaniałego defensora w drugoligowych warunkach. Michalski, to już jest chyba 6 bramek i 5 asyst z tego, jeżeli się nie... 6 asyst. Przepraszam? 6 asyst. 6 w ramach 6 asyst. To są naprawdę, moim zdaniem, wspaniałe wyniki. Ten zawodnik też potrafi pociągnąć Widzew do zwycięstwa. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby ci zawodnicy mogli odejść, ale jednak już są pewien czas z nami. No nie wiem, co w ich głowach siedzi i mam nadzieję jednak, że Widzew sprosta ich oczekiwaniom finansowym, zaproponuje im coś nowego, być może w formie właśnie sportowej, albo być może też właśnie w formie trenera, który jednak skusi ich do tego, żeby zostali, bo i tak moim zdaniem wciąż mogą się wiele nauczyć, co pokazuje obecny sezon. Karpiu, jakieś słowo komentarza po moim dosyć długim wywodzie? Tylko jedno, bo w sumie ja sobie potrafię wyobrazić, że któregoś z piłkarzy oddajemy, czyli sprzedajemy i zarabiamy na tym pieniądze. Tylko pod warunkiem, że to będzie ubytek jednego piłkarza, a nie całego trzonu drużyny i wtedy będzie trzeba na szybko łatać, nie wiem, 4 czy 5 dziur. Nawet jeżeli sprzedamy Sebastiana Zielenieckiego, przykładowo, tak, to musimy kupić jednego dobrego obrońcę, który z marszu będzie w stanie grać w pierwszej jedenastce, tak? Ale jak sprzedamy, nie wiem, Zielenieckiego, Sylwestrzaka, Pięczka i plus Gutowskiego, tracimy 4 piłkarzy i musimy prawie cały trzon obrony budować, plus jeszcze szukać kogoś na skrzydło. I moim zdaniem wtedy byśmy takiej dziury już nie załatali, bo po prostu byśmy mieli na to za mało czasu. Myślę, że odbiłoby się to kosztem awansu, być może budżet by się zgadzał, ale też mi się, chociaż sam wytoczyłem takie pytanie, myślę, że no widzę, no tak, ale z drugiej strony, jeżeli pozwolisz na sprzedaż jednego zawodnika, to pytanie jest, dlaczego ten drugi miałby nie odejść? Z drugiej strony, jak sobie później poradzić z taką mentalnością zawodnika? Ale tak myślę, że skoro teraz wszystko się układa naprawdę dobrze i widać taki team spirit w tym zespole, myślę, że ci zawodnicy będą chcieli przynajmniej do końca sezonu dograć w Widzewie, a być może nawet spróbować podbijać pierwszą ligę z tym samym trenerem, w tym samym klubie i ze wzmocnieniami.
Znaczy, no oby tak, tylko tak jak mówię, no, jeżeli jednego piłkarza sprzedamy za duże pieniądze, to nie musimy sprzedawać kolejnego, chyba że dostaniemy znowu jakąś propozycję nie do odrzucenia, tak? No sorry, jeżeli ktoś wyłoży 10 milionów za Gutowskiego, no bierzcie, no sorry. No, wiesz, ja też nie znam arkuszu kalkulacyjnego tam Widzewa, nie wiem ile jest na zielono, ile jest na czerwono. Ciężko jest mi powiedzieć, ja rozumiem, że wszystko kosztuje. No dobra, to już przechodzimy do samego końca w sumie. Jurgen Klopp niedawno powiedział: uważam, że najważniejszą rzeczą w piłce nożnej jest rozrywka. Nie dajemy ludziom niczego, co tworzymy. Nie jesteśmy chirurgami. Jedynie co potrafimy, to potrafimy grać w piłkę. Jeżeli nie uda nam się porwać grą naszej widowni, to po co grać? Moje pytanie teraz do ciebie. Czy według ciebie Widzew gra atrakcyjną piłkę? I jeżeli tak, jakbyś zareklamował spotkania Widzewa swoim znajomym? O Jezus. Wiesz co, czy gramy atrakcyjną piłkę? Na meczach u siebie tak, bo gramy bardzo ofensywnie. Na wyjazdach gramy emocjonująco. Także to jest bardzo duża różnica i te mecze wyjazdowe zawsze do ostatniej minuty są takie, że ciężko odejść od odbiornika na stadionie u siebie w Łodzi, no to gramy z rozmachem. Także jeżeli miałbym zareklamować, to naprawdę, jeżeli ktoś chce zobaczyć w Polsce grę z rozmachem i parcie o jak najwyższe zwycięstwo, no to zapraszamy na Piłsudskiego. A jak ktoś chce emocjonujące spotkanie, no to zapraszamy na wyjazdowe spotkanie przed telewizor, czy pojechać na wyjazd. Wtedy emocji nigdy nie brakuje. Ale pięknie przeszedłeś do kolejnego punktu, czyli następnego meczu w najbliższym tygodniu, przepraszam. Gramy ze Skrą Częstochowa. Bilans Skry to jeden mecz wygrany, jeden mecz zremisowany i 7 meczów, w których odniosła porażki. Bilans bramek to 5 do 19. Na chwilę obecną Skra zajmuje 15 miejsce. No wiadomo, Widzew jest pierwszy. Z bilansem domowym 18 bramek strzelonych, 5 straconych, 6 wygranych, 1 remis. Czy łatwo wskazać zwycięstwo? Czy łatwo wskazać zespół, który wygra za tydzień? Sądzę, że tak. Skra punktuje u siebie, bo pamiętajmy, że oni grają na Sztucznej Morawie, jako bodajże jedyny zespół w tej lidze, tak? Dlatego te wyniki u siebie są troszkę lepsze. No, na wyjeździe 7 porażek, raptem 5 strzelonych bramek i 19 straconych, no to teoretycznie powinniśmy w bardzo łatwy sposób wygrać, a z drugiej strony ostatnia kolejka pokazała, że tam Elana się, jeżeli mnie pamięć nie myli, jeszcze tylko na szybko sprawdzam, no to Elana troszkę się męczyła, tak? Dopiero tak naprawdę zwycięstwo 1-2, a Elana też jest wysoko w tabelicy, pokazuje, że też nie możemy zlekceważyć tej Skry. No tak, ale z drugiej strony, znaczy taka przestroga, bo patrzę na ostatnie mecze wyjazdowe i wyniki Skry i tutaj okazuje się, że 80% bramek wyjazdowych zdobyli w trzech ostatnich meczach, czyli zdobyli dwa z Resowią, jeden z Gryfem i jeden ze Zniczem. No i dwa ostatnie wyniki, czyli remis i wygrana. No, zobaczymy, ale mam nadzieję, że Widzew wyjdzie z tego zwycięsko. Jeżeli miałbym się pokusić o wynik, mam nadzieję, że nikt nie weźmie tego tak po prostu bezrefleksyjnie, ponieważ w ostatniej waszej audycji, panowie, powiedzieliście, że Liverpool wygra, a co się stało, to o Jezus, tam w ogóle to była sraczka piłkarska, za przeproszeniem. No, ja stawiam 4-0 dla Widzewa. A ja postawię na szóstkę, bo dawno nie było wysokiego wyniku w Łodzi, takiego bardzo wysokiego, także 6 do 0. I Patryk będzie miał w ostatnich 7 spotkaniach 6 czystych kont i oby tak dalej. No dobra, to co? Zapraszamy wszystkich na stadion Widzewa w najbliższą sobotę, tak? Sobotę. Sobota. Tak jest. No i liczymy na grat bramek, dużo emocji, dużo piłkarskiej finezji i tym miłym akcentem, Ave Widzew. Have a good one.